To otwarcie, które bardzo świadomie właśnie pokazało jeden ze spektakli, które były na trzecim festiwalu Malta, proszę Państwa. Mobilom, powiększony jak gdyby o trzy maszerujące przez Poznań diwy z wspaniałymi ariami operowymi. To przyciągnęło kilka tysięcy osób. Przypomniało duch tamtego czasu, pierwszych Malt, gdzieś w powietrzu fruwających perkusistów, akrobatów, bębniarzy. Jestem naprawdę pod wrażeniem wykonania tego spektaklu wczoraj. Najbardziej się podobało to było to zainteresowanie w oczach dzieci. J'ai trouvé cette soirée d'ouverture vraiment extraordinaire, pleine d'énergie, très belle aussi avec cette parade dans la ville. Et vraiment, Trans Express nous a donné une grande, beaucoup de plaisir. No, punktem wyjścia do idiomu w tym roku to było takie hasło wojna i pokój. Poprosiliśmy, aby kuratorem tego idiomu był Naszcio Moskito, ponieważ jest to artysta być może trochę spoza teatru, ale pochodzi z Angolii, można powiedzieć kraju owładniętego przez lata wojną domową. I jego doświadczenie dzisiaj także jako Europejczyka, człowieka, który związany jest z Brukselą, Portugalią, no, wydawało mi się bardzo ważne i istotne. Idiom stworzył bardzo dużo okazji do takiego indywidualnego kontaktu z artystami i przyjrzenia się ich twórczości w sposób bliski, bezpośredni, bo często były to formy solo czy właśnie indywidualnych akcji. Mam nadzieję, że widzom Malty udało się poznać członków armii jednostki. I gdzieś mieliśmy też okazję dowiedzieć się więcej i doświadczyć rzeczywistości, w których pracują zaproszeni przez nas artyści pochodzący z różnych krajów, z różnych kontekstów. Produkcja czy koprodukcja to jest istota festiwalu. Myślę, że bardzo dobrą praktyką jest po raz kolejny to, co się wydarzyło w tym roku, a więc przygotowywanie spektaklu we współpracy z regionalnym zespołem teatralnym. W tym wypadku jest to Teatr imienia Żeromskiego z Kielc. Hańba Johna Maxwella Cuzzi jest w moim przekonaniu najważniejszą z jego książek, z jego prac. Ten temat konflikt, wojna, kiedy on się rodził jakoś rok temu, mniej więcej w czasie poprzedniej edycji Malty, on nam, czyli mnie i Dorocie Semenowicz, jakoś bardzo szybko i właściwie od razu skojarzył się z Cuzzim i skojarzył się z hańbą. Szukaliśmy tak naprawdę formy na opowiedzenie tej dokładnie historii, którą opowiedział Cuzzi, bo wydaje mi się, że ta historia jest no niestety z roku na rok ważniejsza. Wojna w rozumieniu nie wojna, starcie militarne, tylko taka wojna wszystkich ze wszystkimi. To jest coś, co tak naprawdę chyba niestety no definiuje nas i w Europie, i na świecie. W tym roku w programie Generatora Malta wspólnie z zaproszonymi artystkami i aktywistami starałyśmy się przywrócić myśl o pokoju jako o sytuacji do permanentnego wytwarzania, która nie jest nam dana raz na zawsze, nad którą musimy pracować codziennie w różnych relacjach. Chodziło nam zarówno o relacje zawodowe, relacje przyjacielskie, ale też relacje w przestrzeni publicznej między ludźmi, którzy się nie znają. Takiego typu sytuacje, zdarzenia, spotkania generowaliśmy zarówno na Placu Wolności,
jak i w kilkudziesięciu innych lokalizacjach na terenie całego Poznania. Wydaje mi się, że te wszystkie działania, które bardzo konsekwentnie też są realizowane, chociażby takie jak garażówka, która znowu pobiła jakiś rekord, próba stworzenia tej ogólnopolskiej garażówki i rodzaj zaangażowania w działania na rzecz wszelkich pozytywów tego istnienia. To jest cała jak gdyby gama i spektrum tego, co jest w moim przekonaniu w generatorze najwartościowsze. Mam takie poczucie, że to była najlepsza i najmocniejsza odsłona generatora Malta, dlatego że chyba udało się nam uruchomić najwięcej mikrohistorii i dotknąć bardzo subtelnych tematów, zagadnień, które chyba sporo namieszały w głowach wielu uczestników i uczestniczek, tworząc jednak bardzo pozytywny i pokojowy ferment. No a finał, proszę Państwa, zawsze w sobotę jest wielki koncert. To w tym roku była operetta Żyjesz w Matrixie, gdzie w 15 różnych utworach i pięknych, wspaniałych, cudownych wycinankach Alicji Białej opowiedzieliśmy trochę o tym, jak nasza historia przebiegała, co się w tym kraju dzieje, co się być może wydarzy, ale też wszyscy chyba świetnie się bawiliśmy z dystansem, z ironią. No i pośpiewaliśmy wszyscy razem, jak trzeba. Armia Jednostki odniosła zwycięstwo. Ponad 90 tysięcy ludzi było z nami i to Państwo tworzycie tę Armię Jednostki. Przy całym Waszym indywidualizmie i zaangażowaniu jesteście jednocześnie wspólnotą, która tworzy ten festiwal od 29 lat.